Bogosia, jesteś ósmym cudem świata. Ósmy cud świata i zagłada. Będziemy dla was tańczyć! To jest moja sceniczna żona. Bogosia. A to mój ukochany sceniczny mąż, Jaś. No, mąż do czasu, ponieważ... Rozwodzimy się! Więc tak, zmywarka dla mnie. Oczywiście biorę wszystko. No, prawda, jak to kobiety. A tobie zostawiam to wszystko z dołu. Skrable, komiksy, milionerów. O, ja sobie przypominam, to ja wybierałem ten wzorek. Ale ja wybierałam tkaninę. A to w porządku, to ty bierzesz tkaninę, a ja wzorek. Ty bierzesz swoje sukienki, ja biorę swoje spodnie. No, chyba że chcesz mnie naprawdę wkurzyć i proponujesz odwrotnie. Oczywiście nadal będziemy się widywać, ale najpierw proponuję przerwę 10 lat. No nie znalazłem nikogo do sprzątania. Ingrid jest modelką. Dużo podróżuje. No nie tak dużo, jak niektórzy sobie wyobrażają. Ingrid świadczy swoje usługi bezpośrednio w domu klienta. Być może sobie przypominasz, że 24 grudnia zawsze była Wigilia, którą spędzaliśmy u moich rodziców. Ich największą przyjemnością będzie spędzenie być może ich ostatniej Wigilii razem z nami. Ty wiesz, że jesteśmy rozwiedzeni. No przecież. A moi rodzice nie! Czy ja mógłbym serce złamać? I tak... Cholera, Andrzej się obudził! No nic się nie stało! Hydraulik dzwoni! W nocy, bo ma taniej! Powoli emocjonalnie dochodzimy do siebie. Tylko najpierw muszę sprawdzić kolanko. Ale już pan sprawdza. No a kiedy to było, proszę pani. Koniec jest bardzo wielką niespodzianką, której oczywiście państwu nie zdradzę. Musicie państwo to zobaczyć.